Internauci ostro podsumowują zachowanie Waldemara i Ewy oraz odejście Doroty, oraz niemal teatralną rozpacz pary po jej wyjeździe. Już nie tylko Waldemar, ale i Ewa są najbardziej kontrowersyjnymi uczestnikami 10. Edycji Rolnik szuka żony. Po wyjeździe Doroty, para chce budować relacje, choć taka decyzja nie do końca spodobała się rodzicom Rolnika, którzy obdarzyli ogromną sympatią właśnie Dorotę. Tymczasem Waldemar i Ewa spacerują za rękę z myślą, że chcą dać szansę tej relacji, a Rolnik zapowiada, w naszej historii będzie ciekawie. Internauci nie wątpią, że to prawda i nie szczędzą parze słów krytyki, pisząc wprost, że obojgu chodzi jedynie o popularność. Internauci nie szczędzą słów krytyki pod adresem Ewy i Waldemara. Ostatni odcinek dał widzom szansę usłyszeć kilka prywatnych rozmów między Ewą i Waldemarem w 10. Edycji Rolnik szuka żony. Rolnik nie ukrywa, że martwi go to, jak zostanie pokazany w telewizji i dodaje, że zależy mu na akceptacji widzów. Co więcej, zapewnia Ewę, że wykorzystają swój czas, a kobieta na każdym kroku jedynie przytakuje. Waldemar martwi się o montaż i jako wielki fan kina akcji zadbał o to, aby w jego historii nie było nudno. To nie jedyne ostre słowa pod ich adresem. Internauci nie mają wątpliwości, że między Waldemarem i Ewą nie ma mowy o uczuciach i zwracają uwagę na fakt, że Rolnik najbardziej przejmował się tym, czy widzowie ich polubią i zaakceptują. Zaskakująca była też scena z pożegnaniem Doroty, kiedy zarówno Waldemar, jak i Ewa byli tak bardzo poruszeni jej odejściem i płakali. Internauci tę sytuację ocenili też dość ostro.